Hej, dzisiaj robię orzeszki w karmelu. Jest to świetna przekąska, bardzo szybko się robi. Uwielbiam, Maciek uwielbia to na ciepło. Oczywiście później też są pyszne, ale takie na ciepło są rewelacyjne. Teraz sobie spróbuję, tylko będę chrupała. Taka miseczka to u nas to momentalnie znika. Także pewnie będę chciała zrobić za chwilę drugą. Dobra, próbuję. Słyszycie? Jak chrupię? Ojejku. A, jeszcze co wam powiem. Maciek próbował mi to pomagać rozdzielać. I wziął do łapki i wow, parzy! No parzy, ale ja mam jakieś takie już zaprawione na ręce, mówi, ciebie nie parzy. No, pewnie, że też parzy, ale jakoś to umiejętnie, wiecie, z pełną buzią się nie mówi, bo jeszcze się zakrztuszę. Zostawcie łapkę w górę, jest nas prawie 157 tysięcy, a już chyba nawet ponad 150, tak szybko to idzie. Subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco. Najlepsze komentarze otrzymują 20 ciasteczek. Kuba Górecki i Ewelina Urbaniak. Piszcie komentarze, dołączajcie emotkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, jakie inne orzechy, oprócz ziemnych, lubicie w karmelu. Potrzebujemy 120 g orzeszków ziemnych niesolonych i 150 g cukru. Cukier wsypuję na patelnię, tak równomiernie sobie tutaj rozsypuję go na dnie, po dnie patelni. Włączam teraz kuchenkę i tak na dość silne grzanie, ja mam do 9, więc na 7 na początek daję. Nie wiem dokładnie, ile czasu będziemy potrzebować na to, ale tak jak mówię, no nie wiem, jakie macie kuchenki, jak szybko wam to się nagrzewa. Za chwilkę tutaj zobaczymy wszystkie etapy i będę po kolei wam pokazywać, na co zwracać uwagę. Jesteście świadkami, zobaczcie, już się zaczyna tu robić karmel, cukier się rozpuszcza, nic nie ruszamy, obserwujemy, ewentualnie możemy zmniejszyć grzanie na o 1 stopień i tutaj wszystko zaglądamy. Zobaczcie, jak bardzo łatwo zrobić karmel. Minęło prawie 5 minutek. I tu troszkę, bo tak niewiele rusza. O, muszę zmniejszyć grzanie, bo karmel już ciemnieje za bardzo. Tutaj dość mocno się przypala, ale pięknie. Ach, pięknie pachnie, pięknie. Widzicie, co się dzieje. Zobaczcie, później można różne ozdoby robić z karmelu. Wykorzystać go do ostrojenia, do w ogóle, do wszystkiego. A ja dzisiaj zrobię pyszne orzeszki w karmelu. Karmel już mam gotowy. Ile potrzebowałam czasu? No, 5-6 minutek, żeby się ładnie zrobił. Wsypuję teraz 120 g orzeszków ziemnych. I obtaczam karmelu. Pięknie mieszam, równo, żeby się pokryły karmele. Ale pachnie! A to jest ulubiony deser mojego Maćka. Ostatnio. Orzeszki wykładam teraz na papier, żeby lekko przestygły, bo żebym się później nie poparzyła. Tu jeszcze o, karmelem możemy dolać gdzieś, gdzie tam nam się nie do końca otoczyły w tym karmelu te orzeszki. Próbuję teraz, no zobaczyć, czy to już na tyle przestygło, żeby mnie nie parzyło. I oddzielamy sobie orzeszki i dalej, żeby przestygły. Chociaż Maciek mówi, że takie ciepłe są najlepsze. No i przeważnie mu to robię. Słuchajcie, to tak krótko trwa. To jest moment deser, a taki pyszny, że się zajadamy tymi orzeszkami. A jeszcze wam powiem coś. Właśnie, jak pozbyć się karmelu z patelni? W banalny sposób, słuchajcie. Zalewacie patelnię wysoko, no bo ona ma boki też z karmelu. On momentalnie twardnieje. Więc zalewamy wodą, czekamy, rozpuszcza się. Nie ma problemu, żeby usunąć karmel. Zobaczcie, jak zrobiłam przy okazji baton. I co tutaj mamy? O, tu jakieś zwierzątko, chyba kotek jakiś, uszka, taki zwinięty w kłębuszek, ogonek gdzieś pod winą. No i można to rozwalić z tym. Super baton karmelowy z orzeszkami. No rewelacja. Orzeszki w karmelu gotowe. Ślicznie wyglądają. Świetnie pachną. A wow, jaki zapach. Zaglądajcie na Facebooka, Instagram, lajkujcie. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.